Cześć, tu Ernest! Nowy sezon zawitał z całym bagażem ciekawostek. Twórcy gry umieścili kilka sekretów, które tylko czekają, aż je odkryjemy. O, i pauza. Luni ma do was jedną sprawę. Zanim zaczniemy, chciałbym wspomnieć o pewnej ciekawostce, która wyszła na jaw ostatniego dnia zeszłego sezonu. Wtorkowego wieczoru tylko na kilka godzin twórcy gry aktywowali grzybka w piszczącej puszczy, którego można było przebudzić tańcząc. Po nakarmieniu go drewnem odwdzięczał się punktami zdrowia i osłony. On nawet za nami biegał. W jednym z moich poprzednich filmików spytałem was, jak go nazwać. Najwięcej lajków zgarnął Bixie Plays. Jego pomysł na nazwę to Arnold, fantastyczny grzyb. Niech będzie, tak go będę nazywać, jeśli kiedykolwiek wróci do gry, bo już go nie ma. A więc, w różnych miejscach na wyspie znajdziecie skrzynko boty. Nie wiadomo skąd tu się wzięły, ani kto je zabudował, ale są. Jeden taki śmieszny robocik stoi na zbiorniku wodnym, w przylądku dorsza. Ten robot do nas macha, a otwierając mu skrzynkę, otworzycie mu paszczę. Drugi robocik stoi w nosie czaszki w grocie. Ten robot przyjął inną pozę. Fortnite na start nowego sezonu opuściło wiele starych miejscówek, dosłownie. Woda dała się we znaki na przykład rekinowi, który stoi w ruinach i został w całości splądrowany. Groty, tam nawet nie da się zajrzeć. Woda tutaj zostanie, nawet gdy reszta opadnie. Tylko agencja doczekała się drugiego życia, to teraz przeogromny fort mroku. Taki los kryjówek agentów. Ale nie porzucono tych mniejszych wątków fabularnych na wyspie. Te najmniejsze zmiany na wyspie, które opowiadają swoje własne mini przygody, to te moje ulubione zmiany. No Sweat Insurance, firma ubezpieczeniowa, która stoi za ogromnymi balonami, na których stoi teraz większość domków, otworzyła magazyn na wodzie. Są tutaj całe szeregi mniejszych magazynów. Większość z nich świeci pustkami, albo czymś równie nieciekawym, ale niektóre z nich się wyróżniają. W jednym z magazynów jest gnomek i misiek. Wygląda na to, że mieli swoje własne show? Tak to wygląda. Jest oświetlenie, tło. Inny magazyn kryje coś, co ucieszy każdą osobę, która śledziła los złotego fotela Midasa. Pewnego dnia drugiego sezonu, ktoś ukradł złoty fotel Midasa z pokoju w agencji. Złodziej następnie zapakował fotel na tył samochodu i zawiózł go do swojego domku w słonych strzechach, a dokładniej do swojego pokoju. Niestety, podłoga okazała się być za słaba, aby podtrzymać tak ciężki fotel. Karma zrobiła swoje i domek złodzieja wymagał naprawy. Na start tego sezonu dziura została załatana. Ale po fotelu nic nie zostało. A to ponieważ złoty fotel Midasa znajduje się w skrzyni w magazynie No Sweat Insurance. Ciekawe, czy pojawi się kiedyś gdzieś indziej. Twórcy gry nie zapomnieli też o zgrzycie między gnomkami a miśkami. W drugim sezonie gang miśków zamknął w więzieniu gnomka. Gnomki w odpowiedzi napadli na ich podziemną bazę i odbili jednego z nich. My, gracze, wtedy, za zadanie, mieliśmy uwolnić miśków z ich własnego więzienia. Po tym nienawiść między nimi nasiliła się na tyle, że spotkali się na górce, aby rozstrzygnąć to raz na zawsze. Tym razem musieliśmy rozbroić obie strony. To doprowadziło do tego, że miśki i gnomki podpisali sojusz. A w trzecim sezonie miśki i gnomki wylozowali się na ich własnej tratwie. Grają w gry, rozmawiają, piją, patrzą w gwiazdy. Nie mogło być lepszego zakończenia. Miejmy nadzieję, że nic między nimi znowu nie wybuchnie. Koralowa zatoka została prawie w całości zalana. Nad wodę wystają tylko jedna ogromna muszla, palmy i czubki kamiennych głów. Musieli się gdzieś przenieść. Nową koralową zatokę znajdziecie teraz na drugim końcu mapy, na wysepce w kształcie rybki. Są tutaj muszlawe chatki, śpiewające glutki. To taki tymczasowy obóz. Gdy poziom wody opadnie, będą mogli wrócić na swoją starą miejscówkę. Niestety, nie udało mi się nigdzie znaleźć pana Patyczaka. On najzwyczajniej zniknął. Po swoim krótkim spacerze usiadł na brzegu wyspy i tak zakończyło się jego istnienie. Na dzień dzisiejszy nie ma go. Zastąpił go nowy podwodny wojownik. Oto Człowiek Pisuar! Jest on uzbrojony w drewniany słup elektryczny i tarczę w postaci wanny. Transformers, który cały ten rozdział trzymał pod wodą słup ze skrzynką, upadł. Ciężko określić, czy się poddał, czy chce się wyczołgać na ląd. Co ciekawe, on też dzierży słup, tak samo jak toaletowy pan. Co jeśli dojdzie do ich spotkania? Obaj stoją, a raczej stoją i leżą, na dwóch różnych końcach wyspy. To może być najbardziej epicki pojedynek Fortnite. Wybralibyście Team Pisuar, czy Team Robot?
Pamięta ktoś z was bitwę o klientów pana Pomidorka i Burgerka? W poprzednim rozdziale był pewien okres, kiedy to dwie restauracje na kółkach, jedna z pizzą i druga z burgerami, podróżowały ramię w ramię po ulicach wyspy w walce o klientów. Pewnego dnia zatrzymali się w sklepowie Sedybie i tam otworzyli swoje stacjonarne restauracje. Niestety, nic po nich nie zostało w sklepowie Sedybie po starcie drugiego rozdziału. W piszczącej puszczy można było znaleźć ich zarośnięte maskotki, a na wyspie pojedyncze food trucki. Po zalaniu wyspy pan Pomidorek przeniósł swój interes na wodę. Prowadzi teraz nową knajpę w ruchu. Tylko co z panem Burgerkiem? Wspominam o tym, ponieważ może któregoś dnia Burgerek powróci i pokaże, kto tu rządzi. Paluch Rybny też się dostosował do nowych warunków i wybudował nową restaurację na wodzie. Jego stara miejscówka jest pod wodą i co zabawne, otrzymał tam glonowego wąsa. Wróćmy jeszcze na chwilę do sklepowej Sedyby. Tutaj kiedyś były dwa biura. Jedno należało do Ducha, a drugie do Mroku. Siedzieli i szpiegowali na siebie w jednym budynku. Teraz dominuje tutaj Mrok. Po Duchu nic nie zostało. Mrok przyjął też kryjówkę Ducha, w której jest pole do testowania sekretnych przejść. Przemalowano cały budynek, rozbrojono pułapkę. Nic tu po Duchach. Poza tym na wyspie możecie napotkać struktury, które wyglądają jak zwykłe struktury graczy, ale są pomalowane na biało. Już rozjaśniam sytuację. Należą one do maroderów. Maroderowie, którzy atakują naszą wyspę, nie tylko nas atakują, ale lubią sobie też porobić emotki, porozmawiać, czy właśnie budować. Mają oni swoje własne budowle. Na koniec chciałbym wspomnieć o tej łodzi. Ta łódź to pierwsza i jedyna miejscówka, która jest w ruchu. Co każdy mecz pojawia się w innym miejscu. Tak, kiedyś nad wyspą latała wyspa Kevina, ale ona zmieniała swoją lokację raz na kilkadziesiąt godzin. Dla przykładu, co mecz? Raz ta łódź może pojawić się na północ od kurzących kominów, a raz na kompletnie drugim końcu mapy. Jest ona tak oddalona, że prawie wystaje poza siatkę wyspy. W trybie powtórki zazwyczaj połowa tej łodzi znajduje się poza barierą, dlatego nie mogę wszystkiego nagrać wolną kamerą. Ta łódź jest warta uwagi, ponieważ jest pełna świetnego łupu. Za każdym razem znajdziecie tutaj przynajmniej 6 skrzynek, z czego jedna to specjalna skrzynka, a druga to zrzut zaopatrzenia. Do tego jest mnóstwo skrzynek z amunicją i przekąskami. Są tutaj też beczki z siorbem, zamrażarka, motorówka. Szczerze mówiąc, to jedna z najlepszych miejscówek na solo. To niesamowite, jak dużo zmieszczono do tak małej lokacji. O, i jeszcze jedno. Tło w lobby to tylko statyczne zdjęcie. Ani chmury, ani woda się nie ruszają. Oj...